Polkowiccy kryminalni pracowali nad sprawą narkotyków, które pojawiły się w mieście. Funkcjonariusze na finiszu czynności operacyjnych weszli do wytypowanego lokalu, gdzie odnaleźli 265 gramów zabronionej substancji w postaci amfetaminy. W tym samym lokalu znaleziono praktycznie taką samą porcję niezidentyfikowanej substancji, którą wskazał polkowicki pies tropiący. Cały zabezpieczony materiał dowodowy trafił do laboratorium kryminalistycznego we Wrocławiu, gdzie zostanie dokładnie ustalone, jakie narkotyki przechwycili polkowiccy policjanci. Już na tym etapie, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, zatrzymany w sprawie 32-latek usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. O dalszym losie 32-letniego polkowiczanina zdecyduje teraz sąd. W więzieniu może spędzić nawet 12 lat.